Dzień dobry, Mateusz Konieczny. Dzień dobry, Karolina Kilar. Bardzo miło. Pani Karolino, dzisiaj spotkaliśmy się, aby porozmawiać o ofercie wolontariatu w Bibliotece Publicznej dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. I też chciałabym dopytać się Panią o to, co robicie, bo faktycznie młodzi ludzie w Warszawie podejmują różne aktywności, angażują się w wolontariat, szkolny wolontariat, ale też czasem poszukują inspiracji, poszukują pomysłów, działań, w które mogliby się włączyć. I wiem, że u Pani w bibliotece sporo się dzieje. I czy mogłaby Pani opowiedzieć, jaką ofertę wolontariatu przygotowaliście dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych? Jasne, oczywiście, że tak. Dzień dobry Państwu. Ja reprezentuję faktycznie Bibliotekę Publiczną w Ursusie. I tak, no, my mamy tak naprawdę bardzo bogatą ofertę dla wolontariuszy, z której oni tak naprawdę mogą sami wybrać. Nasz wolontariat można realizować w ramach takich kilku ścieżek. Na stronie internetowej są co prawda podane cztery, w tej chwili już jest piąta, o której też zaraz powiem, ale od początku. Pierwsza ścieżka jest ścieżką podstawową i to jest taka ścieżka mały bibliotekarz. Ta ścieżka, realizując tą ścieżkę, realizujemy takie zadania jak drobne prace biblioteczne tak naprawdę, porządkowanie, znakowanie, poprawianie księgozbioru. Często nasi wolontariusze śmieją się, że idą klepać książki. To właśnie to. Drugą ścieżką, jaką mamy i proponujemy naszym młodym przede wszystkim wolontariuszom, to taka ścieżka mały pedagog. I tutaj bardzo dużo osób tak naprawdę wybiera tą ścieżkę, chcąc rozwijać tak naprawdę takie umiejętności interpersonalne i pedagogiczne, bo ta ścieżka to pomoc przy zajęciach plastycznych, w klubach malucha, oczywiście jak działają, prawda, no bo przez okres pandemii one też nie działały. W zabawach plenerowych często bierzemy udział w piknikach i wtedy wolontariusze prowadzą różne fajne gry i zabawy. No i oczywiście pomagają również wolontariusze nam w ramach tej ścieżki realizować zadania, które przygotowujemy na akcję Lato i Zima w mieście. I to jest druga ścieżka, to jest właśnie mały pedagog. Trzecia ścieżka już wymaga troszeczkę więcej od wolontariusza i tutaj często zgłaszają nam się osoby po prostu szalone, takie kreatywne bardzo, zresztą zgodnie z nazwą tej ścieżki, to jest ścieżka kreatywna i tutaj warto być otwartym, bo tutaj jakby zachęcamy naszych wolontariuszy do projektowania własnych działań. To znaczy przychodzą wolontariusze, mają swoje pomysły, mówią nam, co chcieliby robić w tej bibliotece. Często są bardzo takie nowatorskie, można by powiedzieć, rzeczy i staramy się te pomysły realizować. To jest taki wolontariat ekspercki, bo tutaj wchodzą w grę takie zajęcia, na przykład hobbystyczne kluby, przygotowywanie specjalistycznych dekoracji najrozmaitszych, więc tutaj już ta kreatywność jakby może znaleźć po prostu pole do popisu, do działania. Ścieżka klasyczna to jest kolejna i czwarta ścieżka. To jest taki typowy wolontariusz, który włącza się w zbiórki charytatywne, który włącza się również w wolontariat akcyjny tak naprawdę, bo też wiem już z doświadczenia, że najbardziej lubicie, młodzi ludzie, włączać się właśnie w takie akcje, w takie szalone akcje, na przykład bardzo chętnie włączacie się w WOŚP i to mnie, w finały WOŚP, tak, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to mnie niezmiernie cieszy, bo my zawsze też przygotowujemy taką ofertę do finału i też uczestniczymy bardzo aktywnie w finałach WOŚP, więc fajnie, że jesteście, fajnie, że chcecie, fajnie, że się angażujecie. No i ostatnia ścieżka, która tak naprawdę pojawiła nam się w czasie pandemii, właściwie jako taka bardzo nowa rzecz, ale myślę, że wszystkich tak naprawdę zaskakują te możliwości, które daje internet i te możliwości, które pojawiły się w czasie właśnie pandemii, w tym trudnym czasie. No i u nas, moi kochani, państwo szanowni, możecie realizować wolontariat w ramach tak zwanego e-wolontariatu. I tutaj bardzo dużo osób tak naprawdę z tego skorzystało, bo to jest taka bezpieczna forma,
robimy pewne rzeczy, które po prostu możemy wysłać przez internet, możemy bezkontaktowo zrealizować. I tutaj na przykład warto zwrócić uwagę, że mimo tego, że było bardzo trudno w niektórych momentach w zeszłym roku, to udało nam się bardzo fajną kampanię społeczną, oczywiście w cudzysłowie, zrealizować, której inicjatorami właśnie byli młodzi ludzie, młodzi wolontariusze, a tak naprawdę zagrała nam świetną rolę i wpłynęła na czytelnictwo. Robiliśmy taką kampanię Czytaj książki, bądź kim zechcesz. I tutaj dzieciaki robiły po prostu zdjęcia slip face. Na pewno kojarzycie, że tam nie pokazujemy twarzy, nie pokazujemy się, bo tego nie lubią młodzi ludzie. Ale w bardzo prosty, w bardzo fajny sposób zwiększyliśmy, niewiele, ale zwiększyliśmy czytelnictwo wśród młodych ludzi w okresie pandemii, co było bardzo trudne. Także wolontariat przyczynia się do wzrostu czytelnictwa, albo je kształtuje, albo go kształtuje, więc to jest też bardzo ważne. I to są te pięć ścieżek, które wam, młodzi ludzie, szanowni państwo, proponujemy w ramach realizacji wolontariatu w naszej bibliotece. To jest, widzę, że jedna placówka i wiele możliwości, że myślę, że każdy też coś dla siebie znajdzie, więc czy też jakby takie aktywności biblioteczne, czy też ta ścieżka kreatywna, czy też to jakby takie pedagogiczne, zarazem też dla mnie takie przygotowanie do pracy z innymi osobami, no i też otwarcie się na wolontariat online, to też pokazuje, że Państwo podążacie i też za młodzieżą, jak również z tymi aktualnymi sytuacjami, z którymi się spotykamy. Ale ciekawi mnie, jak mogą się uczniowie, uczennice zgłosić do Pani, do Państwa, czy poprzez stronę internetową, czy bardziej nastawieni jesteście na osoby, które zgłaszają się indywidualnie, czy też mogą dołączyć do Was szkolne koła wolontariatu? Tak, to jest istotne pytanie, zwłaszcza, że ostatnio, ja w ostatnim czasie, właściwie to od września, obserwuję bardzo duży ruch i bardzo duże zainteresowanie tym wolontariatem i tak naprawdę im łatwiej jest się młodym ludziom zgłosić, tym szybciej i lepiej jakby przebiega rekrutacja wolontariuszy, tak? No bo my też musimy się liczyć z tym, że nas jako organizatora wolontariatu troszeczkę tutaj zawęża czas trwania tego wolontariatu, bo dzieciaki zwykle przychodzą po tak zwane punkty do świadectwa, tak? I ten rok szkolny jest naszym takim rokiem obrotowym, to znaczy po prostu takim, w którym po prostu ci wolontariusze funkcjonują u nas. U nas troszeczkę inaczej to też wygląda, ale o tym być może powiem jeszcze później, bo my podpisujemy porozumienie z wolontariuszami na odrobinę dłuższy czas, żeby zahaczał również o wakacje. No ale wiadomo, że największe zainteresowanie i największa ilość wolontariuszy będzie się pojawiała z początkiem roku, czyli wrzesień, październik. I tutaj, kochani, jest taka sytuacja, że nas jest bardzo łatwo odnaleźć tak naprawdę, bo wystarczy wejść na stronę internetową naszej biblioteki, w zakładkę wolontariat i tam odnajdziecie wszystkie dokumenty, które jakby są potrzebne do tego, żeby tym wolontariuszem zostać. Zazwyczaj jest tak, że zgłaszają się wolontariusze pojedynczo, ale tutaj muszę powiedzieć o pewnej praktyce, która się pojawiła też w okresie pandemii, ponieważ bardzo zawęziła się możliwość realizowania wolontariatu dla dzieciaków w szkole, a otworzyła się ta nowa możliwość e-wolontariatu w bibliotece, gdzie można było fajne rzeczy robić, bo tak jak mówię, pisali recenzje, robili filmiki, nagrywali różne zajęcia, super rzeczy, no to jakby pojawiła się też współpraca. I ja mam taką zaprzyjaźnioną szkołę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, nie wiem, czy mogę powiedzieć, którą. To proszę pozdrowić, a to mam nadzieję, że to też będzie zachęta dla pozostałych szkół, żeby do Państwa dołączać. To jest moja ukochana, zaprzyjaźniona szkoła numer 11 z ulicy Keniga, czyli zupełnie po sąsiedzku akurat z moją filią, w której pracuję na co dzień. I tam jest świetna pani koordynator, z którą po prostu udało mi się nawiązać wspaniałą współpracę, gdzie my już po prostu wiemy, bo się wymieniamy informacjami, ile osób jest chętnych. Ja to już wiem, dla mnie to jest duże ułatwienie, bo no jakby też nie mogę zaproponować tego wolontariatu tak naprawdę wszystkim, bo miałabym tych wolontariuszy tyle, że
Po pierwsze, nie byłabym w stanie przygotować dla nich aktywności, tak, możliwości aktywności, realizacji tych aktywności, a po drugie, po prostu sama bym się w tym pogubiła. Więc bardzo jakby dla mnie ważne i istotne jest to, że właśnie tam z koordynatorką nawiązaliśmy taką współpracę i teraz jakby ja informuję ją, ile jeszcze osób na przykład w danym momencie mogę przyjąć, a ona informuje mnie, jakie jest zapotrzebowanie. Wygląda to świetnie, bo też widziałam, jakie ogłoszenia pani koordynator ze szkoły daje dzieciakom, jakie informacje dzieciaki mają, więc to jest taka po prostu informacja w pigułce, gdzie możecie iść jeszcze na wolontariat poza szkołą, tak? I te dzieciaki po prostu wiedzą, gdzie się mają zgłosić. I to jest fantastyczne. Dołączają takie szkoły, ja widzę, że powoli jest taki ruch, że gdzieś tam ktoś, po prostu nauczyciel czy właśnie koordynator wolontariatu ze szkoły, gdzieś tam do mnie dzwoni, mailuje, i to jest fajne i zachęcam do tego. Natomiast, no tak jak mówię, nas jest stosunkowo łatwo znaleźć, bo wystarczy do nas tak naprawdę też zajrzeć, przyjść i ja wszystkie dokumenty mam i finalizujemy sprawę, podpisujemy porozumienie. To naprawdę nie trwa długo, trwa kilka dni, ponieważ porozumienie musi zostać zatwierdzone i podpisane przez naszą dyrekcję. No ale to trwa naprawdę króciutko, więc można do nas zadzwonić, można do nas zamailować, można ściągnąć sobie wszystkie formularze ze strony i przyjść z gotowcem do mnie na Keniga, i wtedy po prostu jakby to jest moment i zostajecie wolontariuszami. Mówiła też Pani o rekrutacji, więc chciałbym zapytać się o takich kilka wymogów, wymagań dotyczących rekrutacji, zgłoszeń. W jakim wieku powinni być uczniowie, uczennice zgłaszający chęć odbycia wolontariatu w bibliotece oraz też jakich kompetencji, jakich umiejętności oczekujecie Państwo od wolontariuszy, więc co powinni umieć, co powinni wolontariusze potrafić? Jasne, już mówię. Więc tak, żeby zostać naszym wolontariuszem, trzeba mieć ukończone 13 lat. I to jest taka bariera, której nie jesteśmy w stanie ze względów formalnych przede wszystkim przekroczyć. Więc tutaj uczulam i jakby apeluję do tego, żeby ci, którzy tam jeszcze chwilę muszą poczekać, poczekali, bo na pewno zdążycie ten wolontariat u nas wypracować. Natomiast przede wszystkim trzeba mieć chęć, prawda? Trzeba gdzieś tam poczuć taką chęć, czy też potrzebę gdzieś tego wolontariatu realizacji. No i tak, powiem tak, my jakby trudno jest oczekiwać od takich młodych ludzi, że oni określą swoje kompetencje bardzo dokładnie, prawda? Więc my się nastawiamy na odbiór, wspieramy ich. Nawet jeżeli na początku oni się czują nieswojo, nawet jeżeli na początku jest to tak, że nie bardzo wiedzą, jak się odnaleźć w tym wolontariacie, to my sobie spokojnie czekamy. Oni co prawda mają taki formularz na początek do wypełnienia, gdzie jakby opisuje się, czym chciałbym się zająć w bibliotece albo w czym jestem dobry, tak? Ale też no, bez przesady. Jak się u nas ci wolontariusze w trakcie, prawda, swojej misji, swojej pracy oswoją z biblioteką, no to wtedy jakby wykorzystujemy to, co naturalnie pokazują, że mają i mogą dać, tak? Więc staramy się przede wszystkim wspierać, nie zniechęcać, zachęcać, zapraszać i realizować wszystkie te pomysły, które się pojawiają. A pojawiają się naprawdę bardzo cenne pomysły, i tutaj inwencja twórcza dzieciaków jest po prostu no, świetnym materiałem do pracy dla koordynatora, ale też ogromnym wsparciem dla naszej codziennej działalności. Też mówi Pani o kreatywności, aż korci mnie, aby zapytać się o takie pomysły, które pojawiły się w ciągu ostatniego roku, które wyszły takie z inicjatywy młodych osób. Czy przychodzi Pani na myśl taki, nie wiem, najbardziej szalony albo najbardziej ciekawy pomysł, który młodzi ludzie, wolontariusze, wolontariuszki wymyślili? Tak, to znaczy opowiem o takim pomyśle, który wciąż jeszcze jest w trakcie budowania, bo to jest dosyć skomplikowany pomysł i tutaj musimy troszeczkę jeszcze popracować. Pracujemy, no, żeby nie skłamać, tak, pracujemy od końca października tak bardzo mocno, więc to jest jeszcze ten moment, gdzie to jest ta faza wstępna, tak? Jeszcze wciąż kombinujemy, jak to zrobić. Natomiast pomysł jest świetny i powiem tak, przyszły do mnie dwie wolontariuszki, dwie dziewczyny, które no, od razu mi się spodobały. Nie wiem, być może wyczuwam takich wariatów pozytywnych jak ja. To są dziewczyny, które trochę
troszkę są, powiedziałabym, alternatywne. Alternatywne w poglądach, alternatywne w swoim wyglądzie, tak, w stylu ubierania się, ale bardzo oryginalne. I zazwyczaj takie osoby to są takie perły. Bo to są osoby, które wymyślają naprawdę takie rzeczy, które no, trzeba się bardzo mocno tutaj natrudzić, żeby je fajnie zrealizować. Ale ja takie wyzwania lubię i chętnie je podejmuję, więc to jest informacja dla wszystkich przyszłych wolontariuszy. Przychodźcie z trudnymi pomysłami. Więc tutaj dziewczyny wymyśliły taki klub młodzieżowy. Nie mogę zdradzić wszystkiego na ten temat, bo nie zdradzę, ale jest klub młodzieżowy, który będzie poruszał różne zagadnienia, niekoniecznie tylko dotyczące książek, ale na pewno oparty o literaturę. Będzie poruszał różne takie tematy, które są ważne dla społeczności młodych ludzi, więc bardzo ambitny plan. Mają dziewczyny, mogę powiedzieć, że mają dziewczyny na to, bo to są dwie wolontariuszki właśnie, mają dziewczyny na to bardzo fajny pomysł, rozpisały bardzo fajny plan pracy takiego klubu. No i cóż, będziemy wdrażać. Nie wiem jeszcze kiedy, bo tak jak mówię, troszkę nam tutaj przeszkodziły różne okoliczności, ale myślę, że ten klub finalnie ruszy, że jakby zachęcimy młodych ludzi do tego, żeby w nim uczestniczyli i sami kreowali też taką rzeczywistość tego klubu, bo klub jest dla was, nie dla nas. Zresztą mi się bardzo mi się podoba takie podejście włączające i też otwartość na pomysły i na inicjatywę młodych osób, ale chciałbym dopytać się jeszcze jeden element dotyczący korzyści, które zyskują wolontariusze, wolontariuszki angażujące się w działania w bibliotece. Czy już kilka pani wskazała, więc, ale też czy jeszcze są jakieś te, przed które coś, co młodzi ludzie zyskują dzięki zaangażowaniu się w działanie, czy też kreowaniu swoich działań przy pani wsparciu, przy wsparciu biblioteki. Powiem tak, no, dla mnie, nie tylko, myślę, że nie tylko dla młodych ludzi, dla wszystkich, taką korzyścią wypływającą z podejmowania jakiejkolwiek aktywności, tak, jest to, co się stanie dalej. No więc, jeżeli chcecie, młodzi ludzie, kochani ludzie, jeżeli chcecie rozwijać swoje pasje, bo tak naprawdę wszystkie działania, które podejmujemy, stawiają na rozwój takich pasji i swoich własnych kompetencji, swoich własnych takich mocnych stron, które potem zaprocentują w życiu, no to jak najbardziej macie pole do popisu i my w tym wspieramy. Ale też, kochani, przy tej okazji, przy okazji odbywania wolontariatu, musicie pamiętać o tym, że my poznajemy wciąż nowych ludzi. Poznajemy nowe formy pracy, tak? Więc macie okazję zawrzeć bardzo fajne nowe znajomości. Często, jak wynika z mojego doświadczenia, to są procentujące przyjaźnie, ale myślę, że taką bardzo ważną rzeczą tutaj, jeśli chodzi o korzyści, no to korzyścią na pewno jest to, że poznajecie bibliotekę od kuchni. No i poznając w ten sposób bibliotekę, poznając nasze, czyli bibliotekarskie miejsce pracy, wiecie już, z czym ta praca się wiąże. Możecie, to może procentować w waszym przyszłym dorosłym życiu, kochani, ale również stajecie się przez to ambasadorami tak naprawdę biblioteki na zewnątrz, w swoich grupach rówieśniczych. I to wy decydujecie, w jaki sposób nas pokażecie? Znacie nas od kuchni, znacie nas, bibliotekarzy, znacie naszą pracę, znacie to, co robimy, czyli ten wachlarz po prostu możliwości i propozycji, które mamy, i stajecie naszymi ambasadorami. Jak przekażecie tę wiedzę, zależy tylko od was. Jak przekażecie, jak zachęcicie młodych ludzi do uczestnictwa w naszej bibliotecznej rzeczywistości i kulturze, też zależy tylko od was, więc to jest fajne. I to może być naprawdę realną korzyścią. Bardzo też dziękuję, więc nie pozostaje nic innego, jak zachęcić młode osoby do zerknięcia, do zajrzenia na stronę internetową Biblioteki Publicznej dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. Ale ostatnie pytanie, chciałbym dopytać się, czy są jeszcze jakieś, nie wiem, wątki, treści, o które nie dopytałem, a które uważa pani, że warto dodać w kontekście aktywności wolontariackiej, wolontariatu w bibliotece?
No na pewno motywacja, bo to jest chyba najtrudniejsza rola, jaką musi wypełniać tutaj koordynator wolontariatu. I to jest trochę tak, że no cóż, wiadomo, że większość młodzieżowych wolontariuszy przychodzi po godziny, które dają potem dodatkowe punkty do świadectwa, prawda? Więc to jest taka motywacja ich odgórna, płynąca z wymogów, które stawia szkoła. Ale też ja staram się pokazać, że ten wolontariat tak naprawdę to jest taki fajny sposób na życie, bo tak naprawdę to w niczym nie przeszkadza realizacja wolontariatu, bo ta pomoc jest w ogóle nie jest trudna, tak? Ta pomoc nie jest trudna, a procentuje, bo kochani, każdy uśmiech, który otrzymamy ze swoją pracę, za swoją pomoc. Każde dobre słowo to jest nasz kapitał na przyszłość. I tylko od nas zależy tak naprawdę, co z tym zrobimy. Karma wraca, trzeba o tym pamiętać, więc każde dobro, które zrobimy, wróci do nas. Może nie dziś, może nie jutro, ale za kilka lat na pewno wróci. No cóż, staram się też włączać w nasze działania rodziców, i tutaj troszeczkę też można by powiedzieć o takiej motywacji odgórnej, ale to jest fajne, bo rodzice chętnie pomagają, są fantastycznymi wolontariuszami rodzinnymi, i ten wolontariat pomału przekształca nam się w wolontariat rodzinny, w związku z czym zaplanowaliśmy też takie działania. A przede wszystkim, jeśli chodzi o motywację, to nasze działania muszą być na tyle atrakcyjne, żeby dzieciaki chciały wracać. I one wracają. I ja to widzę po prostu rok po roku, one wracają. Więc myślę, że to się udaje. I ta motywacja to niekoniecznie te punkty do świadectwa, to też troszkę sposób na życie. A jak będziecie pomagać, to zobaczycie, kochani wolontariusze, że to życie i wasze stanie się łatwiejsze i troszeczkę ładniejsze, tak naprawdę. Dziękuję bardzo za poruszenie tego wątku dotyczącego motywacji, też angażowania się całych rodzin, taką aktywność wolontariacką, w aktywność społeczną. Pani Karolino, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za podzielenie się tym, co robicie, tym dobrem, które realizujecie w bibliotece publicznej. Więc też nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić osoby, aby zerknęły na stronę internetową, aby się do Państwa zgłaszały, abyście mogli realizować kolejne wspólne działania wolontariackie na rzecz mieszkańców Warszawy. Ja też bardzo dziękuję za to spotkanie. Jest mi niezmiernie miło, że zostałam do tego spotkania zaproszona. Zachęcam do realizacji wolontariatu i tych małych, i tych dużych, bo wolontariat może być sposobem na życie. Dziękuję bardzo.